No, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, jest płytka już kompletna z częstotliwościomierzem, w tym, że jeszcze nie ma płytki pod wyświetlacze, te malutkie, ale to już za momencik. Dzisiaj będziemy wykonywać, że tak powiem, tą płyteczkę i ja zaraz tutaj biorę się do roboty. Zrobimy płyteczkę, zaraz wam pokażę w sumie, jak to wygląda. Może tak będzie lepiej, jak to pokażę. Płyteczka wygląda w ten sposób. Tutaj jest peak controller. Nie musimy wcale robić tego w tej skali, ale jak już wlazło, to wlazło. Zobaczcie, tutaj mamy pika. To po prostu tylko zrobiłem tak, żeby mi tu masy nie oblało, bo niepotrzebna mi tutaj do niczego masa. To jest wyjście właśnie na 8 segmentów na wyświetlacz. Tutaj mam wyjścia 1, 2, 3, 4 i piąta cyfra tutaj przy tranzystorku. Jeszcze możemy sobie tu troszeczkę może o zrobić. Okej. No właśnie o to mi mniej więcej chodziło. Dobra. Tu mamy wejście częstotliwościomierza. To jest układ wzmacniacza. Ten układ to jest układ wzmacniacza sygnału częstotliwościomierza. Tu mamy wszystkie anody, ponieważ wyświetlacze są ze wspólną anodą. Czyli o te piny to są cztery cyfry i ten pin tutaj JP19 to jest piąta cyfra. Będziemy musieli jakoś tam wykombinować płytkę z tymi wyświetlaczami od drugiej strony, nie? Drugą małą płyteczkę, no w sumie wychodzą nam dwie płytki do jednego odbiornika. Tylko tamta to już będzie typowy sam wyświetlacz. No i tu reszta tak jak było opisywane. Jeszcze kawał miejsca zostało, słuchajcie. Można byłoby coś jeszcze tutaj upchnąć, w tym na przykład dodatkowy wzmacniacz audio albo mikrofonowy i zrobić przełączanie tego naszego SAA w nadawanie. Wymusić po prostu DSB, puścić przez filtr, no ale wtedy za dużo, że to przełączanie trzeba by było jeszcze dodatkowe przekaźniki, gdzieś jakieś mikro przekaźniki wstawiać. Można by było zrobić transceiver. Jakiś jeden, jednowatowy, czy ten półtorawatowy, z takim małym budowym. No ale zawsze to będzie można sobie potem rozbudowywać ten układ. O kolejny, na przykład S-meter. W sumie S-meter to tu można byłoby już tylko po prostu podłączyć pod ARWA. O tutaj, jak są te dwie diutki, jak widzimy, to tutaj mamy wyjście na bazę tego tranzystora i tutaj gdzieś wyciągnąć sygnał. Zostawić jeszcze jeden tranzystor można by było, słuchajcie, ale w sumie nie ma potrzeby. Z T4 po prostowaniu tutaj, z tego kondensatora C303 można będzie podłączyć jakiś mini woltomierz, mini amperomierz malutki jako S-meter. I to by było pewnie git nawet. Byśmy widzieli przynajmniej sygnał realny, dopóki nie stłumi nam ARF. No dobra, działamy, słuchajcie, płytka odbiornika, tak jak było. I robimy. Robimy, słuchajcie, płyteczkę. Także lecimy.
Dobra, okej, słuchajcie. Jeszcze zostało mi tutaj dorobić nóżki, bo ja jak wkładam do kwasu, to zaraz zobaczycie, to robi sobie z drutu takiego wymaliu albo izolowanego 4 nóżki, żeby do dołu, to akurat na oporkach od razu zrobimy, żeby do dołu było tym, było no zobaczycie, że jak położę go tak w kuwetę, to nie opadnie mi do dna, tylko po prostu będzie centymetr pływać sobie, no. Powiększyć, bo mu ci już tu wiersz postawione. Co już, no, to się dało? Zaczyna się psuć już, no. Śmierdzi zaczyna. Zaraz się zatrze. Kontra szczotki. O, już zaczęła normalnie. Zobaczcie, robię tak i robię takie nóżki. No. Gdzie są te nóżki? Kartę patrzę za dużo. No dobra, a to jest na tej zasadzie, że tak, zrobimy tutaj sobie teraz te nóżki. Zaczęło się z tym. I wrzucimy to do kwasła. Za gruby drut wziąłem. Sklętkę komputerową najlepsza. Ale chyba jest nawet. Zrobimy sobie 4 nóżki, jak dobrze skręcisz, to wytrzyma. Jak w izolacji, to nie podejdzie za bardzo kwas, także nie zeżre tej miedzi w tym gadno. Miałem sobie wydrukować na drukarce 3D, słuchajcie, takie łapki, żeby łapać za szczyty i w kuwetę, nie? I ten. I jakoś tam się nie zbieram się do zaprojektowania tego w tym kadzie. Ale ten stary dobry sposób, słuchajcie, teraz nawet jak wpadnie w kuwetę, słuchajcie, to nie opadnie tak, że się podrapie tutaj ten nadrób, który przed chwileczką odbiliśmy. Nie? Dobra, wstawiamy tutaj, mam kuwetę. Światełko sobie tutaj wypalam jeszcze. I jedno. Ona już jest nagrzana. Ile ma stopni? 90 stopni. Się grzeje na blacie od druga. Trzymaj, słuchajcie. I jest ok. I że tak powiem, niech sobie się wytrawia. No dobra, wyciągnąłem właśnie płytkę i ją myję z tonera. Ręcznik, benzyna, lepszy zmywacz. Mm-hmm.
zaraz będziemy to samo zrobić z drugiej strony, muszę porobić na drugi tych, jak już będzie powiercona. A tutaj to mi akurat powierci moja maszynka, czyli CNC. Więc ten, bo jeszcze tyle jest otworów, że szczerze wolę 15 minut poświęcić na wprowadzenie to w program do tej mojej tej 3D drukarki, założyć w rzeczono Dreamera tego małego i niech sobie wierci. O, że mi zrobimy do wymiany okładzinę. No dobra. No w sumie czekajmy moment jeszcze. Bo chyba tutaj to pomęczę. Wyszło jak wyszło. Będziemy zamawiać, słuchajcie. O ile będzie za co, to będziemy zamawiać zrobione te płytki już. Z tej strony będą elementy, z tej strony będzie tylko podstawiony na pinę wyświetlaczek. Taka malutka będzie płyteczka tutaj zrobiona na same te LEDy. No i teraz tak się zacząłem też trochę zastanawiać, bo te LEDy będą dużo prądu żarły. Trzeba będzie może oddzielny włącznik jakiś na przycisk zrobić na tym radyjku dodatkowy, żeby po prostu te LEDy włączać tylko wtedy, kiedy ustawiamy sobie częstotliwość, nie? Wiecie, o co chodzi, a tak potem można słuchać i wyłączoną mieć wyświetlacz, nie? Wyłączony, żeby oszczędzić baterię, nie? Bo to jednak bateria 9V zwykła będzie zasilona. A wyświetlacze LEDowe trochę prądu żrą, ale to nie ma problemu, tu można wstawić przełączniczek. Tak i tak będziemy musieli podłączyć zasilanie, słuchajcie, przewodzikiem. Zasilanie łupika z tym, z tej strony, tutaj z elemem, nie? Elem ze stabilizatorkiem. I tak będziemy musieli zrobić, będzie to w sumie trzy dzworki myślę. Trzy dzworki, w tym, że dwa przewodziki, takie dosyć długie, właśnie podłączenie elema i podłączenie pierwszego mieszacza z tej strony do LMO, właśnie zasilające punkty zasilania rozprowadzić. Nie, to w sumie dwie zworki. Okej, okay, płyteczka, słuchajcie. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. W następnym odcinku, no jeszcze trzeba dorobić tą płytkę, słuchajcie, do wyświetlacza, ale to może potem. Będziemy próbować odpalać to na początku MCZE, później generatory. I jak już to wszystko odpalimy, jak już to powiercę, to zrobię jeszcze nadruk. Do następnego odcinka będzie zrobiony ten nadruk z elementami. Trzeba rozwiercić otwór na ten nagłośnik. Słuchajcie, no nie jest to skomplikowane. Myślałem, że wyjdzie gorzej. Dużo nie ma lutowania, no. Trochę jest. No i tutaj trzeba te wsówki będzie to pozakładać, żeby od tej strony włożyć ten wyświetlaczek, nie? Trochę jest, słuchajcie, od tej strony będzie wyświetlacz. Od strony druku, tylko odwrotną płytką, czyli gdzie jest tam ten kawałek płytki. O. Na takim laminacie tutaj to jest stronna. Nie miałem przed chwileczką ciągłym, no o jest. O, na takiej malutkiej płyteczce i po prostu będzie druk do druku, nie? I on będzie taki wąziutki ten wyświetlaczek, tak żebym mógł sobie tutaj poltować najpierw kołki tu, a potem żebym widział, że kołeczki tu, nie? Tu i tu. Czekajcie, o, tu i tu kołeczki. No i będzie po prostu na tym będzie zamontowana ta nasza skala. Dosłownie 2 mm odstępu między dwoma płytkami tylko będzie, nie? Tylko tyle co na luty.
Oczywiście jakoś tam przekładkę dam z papieru, z pryszpanu, pod spód. Dobra, no. Będzie radio. Będzie radio. Pozdrawiam. Na dole macie link do wsparcia, słuchajcie. Bo na razie jeszcze nie wydałem nic z tego z PayPal, ale zbieram na zamówienie z tych PCB. Jak już wyjdzie, bo oczywiście wszystko będzie w praniu, będę cały czas przy montażu, jeśli też trzeba będzie przerobić, będę poprawiał na schemat, że będzie wszystko ekstra, nie? Dobra, pozdrawiam, do następnego odcinka, słuchajcie, hej, 7-3, jak to ktoś tam powiedział.